Cześć kochani, nazywam się Marta i jestem w ciąży bliźniaczej dwujajowej z dwoma chłopcami. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tygodniu 23 i 24. Trochę się w ciągu tych dwóch tygodni wydarzyło. Zacznę od może narzekania. Moje migreny uprzykrzają mi życie ostatnio dosyć mocno. W ciągu ostatniego tygodnia miałam 3 migreny i próbowałam dojść do tego, co te migreny może powodować. Wydaje mi się, że może to być cukier. Przed ciążą nie jadłam praktycznie w ogóle słodyczy. Oczywiście w drugim trymestrze poddałam się swoim pragnieniom i zaczęłam więcej słodyczy jeść, więc wydaje mi się, że to akurat może nasilać te migreny. Wiadomo, że są spowodowane hormonami i ciążą, ale słodycze wydaje mi się, że mogą nasilać objawy. Cudownym wydarzeniem tych dwóch tygodni było nasze USG i wizyta u ginekologa. Na USG wszystko wygląda świetnie, chłopcy rosną i są nawet troszkę więksi niż przewiduje tabelka, więc nas to ogromnie cieszy. Mam nadzieję, że tak zostanie. Obrócili się, wcześniej byli obydwaj główkami w dół, a teraz jeden jest główką w dół, a drugi ma główkę na górze, więc kopią mnie po całym brzuchu. Następną ciekawą rzeczą, która się wydarzyła w ostatni weekend, była szkoła rodzenia. Jak już wcześniej wspominałam, wydaje mi się, że intensywny kurs, czyli kilka godzin non-stop szkoły rodzenia, jest trochę nieporozumieniem, dlatego że wydaje mi się, że mało rzeczy można zapamiętać w ciągu takiego jednego posiedzenia, a wiele rzeczy można by było zapamiętać w ciągu na przykład godziny tygodniowo, gdzie te rzeczy by się powtarzało i praktykowało. Na przykład oddychanie albo mięśnie Kegla pokazywała nam kilka rzeczy praktycznych, które naprawdę powinno się przypominać co jakiś czas. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy, dużo teorii, ale też kilka praktycznych rzeczy. Poszliśmy zwiedzać szpital, więc widzieliśmy też sale, w których się rodzi. Tutaj w Ameryce, my mieszkamy w Ohio, jest tak, że rodzi się w pokoju, w którym się przebywa. Czyli nie wiozą kobiety na salę porodową, po czym nie przywożą jej z powrotem do pokoju, tylko cała ekipa, czyli lekarz, pielęgniarka, położna i tak dalej, przychodzą do pokoju, w którym kobieta przebywa i tam potem może odpoczywać po porodzie. Z dzieckiem oczywiście też dzieci nie odwożą gdzieś, więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajne. Away from the pelvis and toward the surgical opening as an assistant applies pressure to the top of the uterus, which the mother might feel. Once the baby's head is out, the surgeon pulls the rest of the baby through the surgical opening, and she is born. So we're going to do some Kegels right now. Yes, I want you to tighten those muscles as tight as you can. Everybody, release it. And you know what is a good thing about Kegels? Nobody can tell if you're doing it. You don't have to squint. You don't have to make faces. Nothing. You just Kegel. You can even Kegel in church. Nobody knows. Nobody knows. Okay, so where's labor and delivery? What floor is labor and delivery? Oh, five. Five. So let's do an elevator Kegel. So Kegel, just a teeny little bit on the first floor, and you're tightening it a little more on the second floor, and you're getting even tighter on the third floor. Really getting tight now on the fourth floor, and you're as tight as you can go on the fifth. Z mniej ciążowych rzeczy wydarzyło się to, że w końcu moi rodzice kupili bilet do USA. Będą lecieli z Wrocławia do Detroit pod koniec sierpnia, więc mam nadzieję, że chłopcy poczekają na moich rodziców z przyjściem na świat. Chciałabym, żeby się urodzili po 38 tygodniu. Trzymam kciuki, zobaczymy jak to wyjdzie. Z półki medycznej ostatnio też byłam na teście na cukrzycę. Musiałam wypić ohydny napój, po czym po godzinie pobrali mi krew. Jak ten napój był ohydny, pokażę Wam teraz w klipie. A do tego dostałam od pani doktor omega-3, magnez, koenzym Q10 i aspirynę dla dzieci. Cały ten zestaw ma mi pomóc w bólach głowy i w migrenach.
Miejmy nadzieję, że pomoże. Trzymajcie kciuki. Na dzisiaj to chyba wszystko. Mam nadzieję, że podobały się Wam wydarzenia moich 2 tygodni w ciąży. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Oczywiście zapomniałam o brzuszku.